Witamy Was serdecznie na kolejnych treningach rodzinnych. W tym tygodniu mała niespodzianka. Sensei Agnieszka prowadzi zajęcia. Ja jestem senpajem do pomocy. Więc oddaję głos sensei Agnieszce. Zaczynamy rozgrzewkę i zaczynamy luźne podskoki. Łączymy łapki i kręcimy w jedną stronę i w drugą. Teraz wyciągamy łapki i do środka kręcimy. Pamiętamy, żeby barki były wysoko. I altar w drugą stronę. Os. I teraz jedna do przodu, druga do tyłu. Os. I antaj. Os. Teraz przechodzimy do pajacyków i robimy pajacyki bokiem. Pamiętajcie, żeby ręce się łączyły nad głową, a nie na przykład przed nami. I łapki są wyprostowane. Czyli dotykamy na górze i dotykamy na dole. Czyli nie robimy żadnego skróconego ruchu, tylko pełen ruch. Teraz pajacyki przodem, prawa ręka do góry i lewa noga. I zaczynamy. Hop. I tutaj też pamiętajcie, łapki są wyprostowane i ten ruch musi być pełny. Czyli tutaj do głowy i jak przeskakujemy, to też musi być tutaj do końca. I jeszcze kilka. Ja. Przygotujcie sobie jakąś przeszkodę. Teraz ćwiczymy przeskoki z przysiadami. Możecie kawałek ręcznika sobie przygotować, czy nawet jakieś kapcie, żeby po prostu móc przeskakiwać przez przeszkodę. Ćwiczenie będzie polegało na tym, że przeskakujemy w drugą stronę, robimy przysiad i to jest jeden. Robimy 10 takich przeskoków na liczenie. Czyli ja mówię tempo i dopiero wykonujemy ćwiczenie. Edge. Ni. Sam. Szy. Go. Rok. Sycz. Hać. Kiu. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia, ale zanim to zrobimy, przypomnijmy, jak prawidłowo wykonywać przysiady. Pamiętajcie, że schodzimy napięty, tak jakbyśmy chcieli usiąść, a kolana nie idą do środka, tylko w linii palców. Tak? Czyli jeżeli mamy palce stóp pod kątem, to w tej linii muszą iść też palce. Pamiętajcie o tym, żeby sobie po prostu nie zrobić jakiejś kontuzji. I teraz przez koki lewa, prawa i też przysiad. Ich. Ni. San. Shi. Go. Rok. Sich. Hacz. Kiu. Ciu. Teraz będziemy skakać tyłem. Zademonstruję pierwszy. Czyli tak, skaczemy tyłem, robimy przysiad i się przykręcamy. To jest jeden. Ich. Ni. San. Shi. Go. Ro.
Os. Kolejne ćwiczenie. To jest przeskok razem z obrotem. Robimy przysiad i przy przeskoku też się obracamy. Zaczynamy. Edge. Knee. Sun. She. Go. Rock. Sit. Hutch. Kill. I ostatnie przeskoki. Przechodzimy nad przeszkodą i będziemy przeskakiwać. Już bez przysiadu. Pamiętajcie, żeby już ćwiczyć gardę, czyli podnosimy ręce do góry. Itch, knee, sun, she, go, rock, sit, hot, cue, jump, jamę. Mam nadzieję, że jesteście już rozgrzani. Przechodzimy do części technicznej. Zanim przejdziemy do naszej części technicznej, sprzątamy nasze przeszkody. Dzisiaj ćwiczymy Kizagari, czyli kopnięcie kolanem. Sensei zademonstruje prawidłowe kopnięcie sensei bokiem. Pamiętajcie, żeby kolano było jak najbardziej do góry. Tak, palce obciągnięte. To jest ważne ćwiczenie techniczne, bo każde kopnięcie, niezależnie czy kopiemy w przód, w tył czy w bok, zaczyna się od uniesienia kolana. Więc skupcie się na tym, żeby jak najwyżej podnieść kolano. Tak, palce obciągnięte, kolano jak najwyżej. Os. I też kolejnym elementem jest to, że biodro idzie lekko w przód, tak? Że nie odchylamy się za bardzo, żebyśmy nie stracili równowagi, ale musi być ten ruch biodra, o czym z pewnością Wam sensei mówił wielokrotnie. Kilka razy. I zaczynamy, kopiemy 10 razy, zaczynając od lewej nogi. Itch, knee, sun, she. Go, rock, sit, touch, cue, jump. Możecie teraz zastopować filmik i powtórzyć sobie jeszcze ze 3 razy. A my przechodzimy teraz do kolejnego ćwiczenia. Kolejne ćwiczenie już w pozycji walki z chodzeniem. I tak, będziemy chodzić tak jak w poprzednich treningach. Do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo. Do przodu krok, idzie lewa noga. Do tyłu prawa. W lewo, lewa i w prawo, prawa. I teraz powtórzymy to jeszcze raz powoli. Po każdym kroku sprawdzamy, czy mamy gardę, czy jesteśmy na torze, czyli nie mamy złączonych nóg, nie są stopy na jednej linii i czy jesteśmy w odpowiedniej pozycji walki. Przód. Sprawdzamy, czy mamy gardę, czy kolanka są ugięte. Tył. Lewa. Prawa. Zastopujcie sobie teraz filmik i powtórzcie to jeszcze 5 razy. Powtórzcie teraz to samo ćwiczenie w drugiej pozycji, czyli gdy prawa noga jest z przodu. Czyli idziemy do przodu, prawa noga, idziemy do tyłu, lewa noga, w lewo, lewa noga i w prawo, prawa noga.
Mamy nadzieję, że zrobiliście prawidłowo ćwiczenia. Przechodzimy teraz do kombinacji z rękoma. Stajemy w lewej pozycji walki i też będziemy szli do przodu. Do przodu lewy, prawy, lewy kolanko. Do tyłu prawy, lewy, prawe kolanko. W lewą stronę. Lewy, prawy, lewe kolanko i z boku prawy, lewy, prawe kolanko, czyli na krzyż. Zróbcie to ćwiczenie też 5 razy, a my przechodzimy do kolejnego zadania. To samo ćwiczenie w prawej pozycji walki. Do przodu. Prawy, lewy, prawe kolano. Do tyłu. Lewy, prawy, lewe kolano. W lewo. Lewy, prawy, lewe kolano. I w prawo. Prawy, lewy, prawe kolano. Powtórzcie sobie teraz 5 razy, powoli, spokojnie, ale jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz, że jak idziemy do przodu, to przednia noga pierwsza idzie. Jeżeli idziemy w tył, to zaczynamy od tylnej. Nie ma takiej sytuacji, że prawa idzie pierwsza, a potem lewa do niej dochodzi, tak? Oczywiście mówię w przypadku, gdy stoimy w prawej pozycji walki. To już wszystkie zadania techniczne. Przechodzimy teraz do zabawy. Poproście rodzica, żeby zagrał z Wami. Gra polega na tym, że jedna osoba przeskakuje z nogi na nogę, a druga pokazuje mu, w którą stronę się przemierzy. Jak pokazujemy do boku, to osoba idzie do boku. Jeżeli do góry, to skacze do góry i podnosi kolana. I na dół delfinek. Ustawcie sobie timer na 30 sekund i zaczynamy. Można się trochę poznęcać. Może nie. Trochę kończyć. Ja. Ustawcie sobie czas i na zmianę po 30 sekund możecie powtórzyć to ćwiczenie 3 razy. Rodzice też mogą poskakać. Tak, możecie się trochę na nich odegrać. A teraz? A teraz mamy bonus, wiązanie pasa, czyli jak powinniśmy tutaj wiązać pas. Słuchajcie, pamiętajcie, że na wyższe stopnie musicie już umieć sami wiązać pas, czyli na trzecią czerwoną belkę już powinniście umieć ładnie wykonać wiązanie pasa. Dlatego zdejmujemy pas szybciutko, hop, i najpierw poprawiamy strój i bierzemy jedną końcóweczkę pasa, hop, przykładamy do brzuszka i owijamy pas dookoła. Raz, dwa, dwa razy. Tutaj sprawdzamy, czy końcóweczki są równo, patrzcie, przykładamy do brzucha i czy końcówki są równo i przekładamy bam bam pod spodem. Wszystko przełożyliśmy, sprawdzamy jeszcze raz końcóweczki, wszystko jest super fajnie, ładnie. I teraz górna końcóweczka do góry, hop, poprawiamy węzełek, hop, i mamy ładnie zawiązany pas. Próbujecie, macie to wszystko na filmiku, więc możecie powtarzać każdy ruch. Jeszcze jeden bonusik mamy dla Was. Specjalny mały tosh challenge, czyli przeskoki na skakance albo przez pas. Uwaga, uwaga, ci co mają skakankę, biorą skakankę, ci co nie mają, rozwiązują pas i będą wykonywali przeskoki na pasie. Zadanie polega na tym, że rodzice Wam mierzą, jak długo skaczecie na pasie i trzy pierwsze osoby, które wpiszą sam czas, nieważne czy skakaliście sekundę, dwie, trzy, pięć, dziesięć, nieważne, trzy pierwsze osoby, które umieszczą komentarz pod naszym postem piątkowym, otrzymują małą nagrodę. Wpisujecie sam czas, czyli na przykład 5 sekund i tyle. Tak jak powiedziałem, trzy pierwsze osoby dostają małą nagrodę. Uwaga, zadanie polega na tym, że próbujemy przez
skoczyć przez pas albo skakankę na jak najdłużej, ile możemy. Przygotować się, zróbcie sobie miejsce tak, żeby nic nie uderzyć i hop! Dawaj, 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 wysoko podnosimy nogi, hop! Przewracamy, hop, 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 że więcej może tak przez godzinę i więcej Agnieszka wygra w tym wypadku. Natomiast, tak jak mówiliśmy, zmieście czas, sprawdźcie, ile wy możecie skakać i umieśćcie komentarz pod piątkowym postem. Tylko sam czas. Super. Przyznam. Dziękujemy bardzo za trening i sensie Agnieszce, że go poprowadził. Widzimy się niedługo.